Właściwie kończę, ale ciągle zadania domowe. Ile można? Jeszcze muszę się przygotować, bo ta baba się na mnie ubiła. No dobra, chwila przerwy i wracam do... A właściwie prawie skończyłam. O, cześć Marta, cześć Basiu, witam Was. No, cześć Klaudio, naprawdę bardzo się spieszę. Zostawiam Was Basie, może dogadają się z Hanią. Jasne, oczywiście, miło Was widzieć. Pewnie, ale szykowna sukienka, czy to nowa? Ciociu Klaudio, proszę nie dotykać mojej nowej sukienki. Będę musiała ją dać do czyszczenia. Jak można? W taki sposób? Chyba sobie cioci nie zdaje sprawy, co to za sukienka. To najnowsza zimowa kolekcja ach, zresztą nieważne. Kosztowała 2000 zł. No w porządku, tak czy inaczej, bardzo ładna sukienka. Rozejrzę się za podobną na wyprzedażach dla Hani na karnawał. Mogłaby wystąpić jako księżniczka. Tak czy inaczej zawołam Hanię, na pewno z miłą chęcią spędzi z Tobą czas. Okej, Klaudia, mnie już naprawdę goni czas, lecę, buziaczki. No tak, ona może i z miłą chęcią, ale ja z nią nie do końca. Mamo, proszę Cię, pospiesz się, odbierz mnie, jak tylko będziesz mogła. Dobrze, Marta, fajnie było Cię zobaczyć. Powodzenia ze sprawami, które masz do załatwienia. Do zobaczenia niedługo. Ach, dobrze, no cóż. Okej, no to na górę. Hania? Hania? Dobrze, no to matematyka skończona. Teraz zostało już mi tylko czytanie i na dziś koniec. No pięknie, to jest super niegrzeczne, nawet mnie nie przywitała. Ej, Hania! O Jezu, ale mnie przestraszyłaś. Co ty robisz w moim pokoju? Nie wiedziałam, że przychodzisz. Cześć. Twoja matka nic ci nie powiedziała? Nie zapowiedziała mojej wizyty? Och, to dziwne. Wiesz co, muszę się uczyć do jutrzejszych lekcji, więc niestety nie mam dla ciebie czasu. Mam masę roboty. Aha, nie masz dla mnie czasu. Jak to? Ale masz super sukienkę. Super sukienka, oczywiście. No, tak, wiesz co, muszę robić te lekcje, także cześć. A pokaż, co ci ta prywatna nauczycielka zadała. Co? Jaka prywatna? Przecież ja chodzę do normalnej podstawówki. No tak, można było się tego spodziewać, ale posiadanie prywatnego nauczyciela powinno być na porządku dziennym. Powiem Ci, jak to jest. Gdy uczy Cię prywatny nauczyciel, każdego ranka przychodzi, a właściwie jest przewożony przez szofera, do nas do domu. I potem możemy zaczynać lekcje. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry, Panie Lafayette. Zaczynamy lekcję? Dziś, moja droga, poćwiczymy grę na pianinie przed Twoim wystąpieniem w operze. Przygotuj się. Ale rzeczywiście, madam, zasiadam do nauki z miłą chęcią. Mogę powtarzać starotę nawet i 200 razy, aż ją opanuję. Cudownie jest się tak uczyć, pani Lafayette. Basiu, jestem z Ciebie taka dumna. Jesteś jedną z moich lepszych uczennic, bez dwóch zadań. Ach, to miłe, dziękuję Pani. Teraz możemy przejść do starożytnej Greki. Tak ją uwielbiasz. Proszę, tu są książki do wyboru. Którą byś chciała? Ach, super, fantastycznie. Tylko którą mam wybrać? Nie mogę się zdecydować. One wszystkie są świetne. Tak trudno się zdecydować. Wszystkie interesujące. No nie wiem, może mi Pani pomoże, Pani Lafayette? No później mam przygotowaną prawdziwą niespodziankę. Pouczymy się trochę algebry na lekki koniec. Ach, jak to przyjemnie mieć lekcję z taką pojedną uczennicą. Także widzisz, Hania, tak to jest na prywatnych lekcjach. I dodatkowo jestem super zdalną uczennicą, tak mówi. Sama przyjemność. A u Ciebie w zwykłej szkole jak jest w takim razie? No jest trochę inaczej. Najpierw przychodzę sama do szkoły. Cześć, cześć wszystkim. O Boże, Ty siedzisz z innymi dziećmi w jednej dużej klasie? To musi być okropne z tymi wszystkimi bakteriami. Potem witam się ze wszystkimi znajomymi, moim chłopakiem Dave'em, Pio. Hej, Ania. Gadanie z innymi dziećmi uniemożliwiłoby mi naukę. Ty tak się nie da skupić. Jak Ty tak możesz? No mogę, a moja nauczycielka, ta od matmy, jest najgorsza. Potem przychodzi i... Proszę siadać, Hania Wróblewska! Za późno przychodzisz? Czy co? Dlaczego jest dla Ciebie niemiła? Chyba tak powiedziałaś. U mnie nie ma czegoś takiego. Niemożliwe, żeby nauczyciel się spóźnił, skoro jest dowożony. No ja muszę iść do szkoły piechotą, wiesz? Także tak. A poza tym ta matematyczka się na mnie uwzięła. Hanno, czy to równanie na tablicy naprawdę Cię przerasta? Czy nie widzisz, że jest tam błąd? Taki marny popis przed całą klasą. Naprawdę, jesteś najgłupszą uczennicą w całej szkole. Naprawdę. Musisz chyba się wziąć za siebie. Matko, co? Błąd w równaniu? Chyba zapadłabym się pod ziemię.
Wiesz co, tak, nie lubię popełniać błędów, ale ta kobieta jest dla mnie super wredna, dlatego właśnie muszę się uczyć. Możesz już sobie pójść? Mam strasznie dużo roboty. Właściwie z miłą chęcią czuję się w tym pokoju jak w piwnicy. Zresztą u tych Wróblewskich wszystko jest dziwne. Nie mogłabym należeć do tej rodziny. Całe szczęście jestem smarkalska i mam prywatne lekcje. Oszalałabym inaczej. Szkoła z innymi dziećmi we wspólnej klasie. Och, Ida, naprawdę, jak tak można? Czy dzieci tak żyją?